Jak to wygląda w ogóle? Przecież to chore jest. O Boże, słodki, patrzcie. Słyszycie, jak się świnia drze? Jak się cieszy? Szanowni Państwo, moje drogie i moi drodzy, dziś przepis na wewnętrzną świnię, żeby jej ukręcić trochę tego ryja. No bo wiadomo, coraz więcej Was jest jednak w ketozie i coraz więcej początkujących. Więc co? Znowu kolejny przepis kilkuskładnikowy, z którego zrobimy coś słodkiego, a świnia będzie się cieszyć. No i tak to ominiecie po prostu. Strasznie ciemno w tej kuchni, ale moi drodzy, musimy sobie poradzić. Do tego przepisu będziecie potrzebować właśnie tego, czyli jajko, masło orzechowe, mascarpone, pół łyżeczki proszku do pieczenia, śmietanka 30%, erytrytol, aromat waniliowy i gofrownica. Tyle. Zrobione. Jak przepis dla świni, to bierzemy garnek i wrzucamy wszystko tutaj. Prosty przepis. Co to jest? Masło orzechowe. Masło orzechowe szybko, bo to nie ma czasu, bo świnia się drze, trzeba ją nakarmić. Dobrze wybrać tutaj, żeby się nic nie zmarnowało. Mascarpone. Jajko. Teraz strasznie stresujący moment, bo kropelka albo dwie aromatu waniliowego. Raz, dwa. Nie! No nie, trzy się kapnęły. Trudno. Pół łyżeczki proszku do pieczenia, może nawet nie całe pół, tylko taka połowa z połowy. No tak, tyle, moi drodzy. Pyk. I to jest wszystko. Erytrytolu tutaj nie wsypujemy, ale świnia już go widzi i już tam kwiczy, już się cieszy, że będzie słodkie. Bierzemy teraz narzędzie zniszczenia i brutalną siłą, po chamsku, to wszystko gnieciemy. O i tyle, moi drodzy, będziemy nakładać. Bierzemy, moi drodzy, teraz takie coś, czyli gofrownicę. Włączamy do prądu, bo gofrownica nigdy bez prądu nie zadziała. Uwierzcie mi, sprawdzałem i nie działa. Nagrzewamy. Oho, już się zaświeciło. Więc co teraz, moi drodzy, robimy? Otwieramy i smarujemy. Pięknie rozsmarowujemy. Pachnie już przepięknie w tym momencie. Co będzie, gdy one wyjdą? Zamykamy. Światełko już tutaj pykło, świnia się zadarła, że gotowe, więc wyciągamy. Patrzcie, jak to wyrosło tak w ogóle. Nie chore to? Jakie chore, ale wyrosło. Piękny, patrzcie. Sukin syn. I co mi trzeba? Pszenicy pieprzonej. Ale piękne gofry mi wyszły. Patrzcie teraz na to. Mięciutkie i przy okazji chrupiące. Jak pachnie? O Chryste, Panie. Ostatnia sprawa, czyli wykańczamy świnię wręcz już teraz. Śmietana idzie do jednego garnka i zaczynamy ubijać. Pamiętajcie, żeby śmietana była zimna, bo się nie ubije tak dobrze. Dosypujemy erytrytol. Ubite. Teraz już tylko kosmetyka, moi drodzy. Ociupinka wręcz orzechów ziemnych i trochę kakao tłustego, chamskiego, a nie jakiegoś odtłuszczonego. Znajdziecie na podketo.pl oczywiście. I to jest wszystko, moi drodzy. Świnia wewnętrzna już usatysfakcjonowana w 100%. Gwarantuję Wam, że ochota na słodkie przechodzi. A Wy tutaj przy okazji macie świetne składniki i dużo tłuszczu. Jeszcze można sobie czekoladą polać, ale to już takie wiecie. Tylko teraz na miniaturkę leję. To naprawdę by świnia zeżarła, jakby to zobaczyła. Sprawdźmy teraz chorobę psychiczną, czy zaistniała. Jak widzicie, ciasto mięciutkie, lekko chrupiące. Chore psychicznie, zatwierdzam. Można jeść, świnia się cieszy. Człowiek usatysfakcjonowany. Dziękuję, ciociu. Dobranoc, wujku. Jemy. Jak to wygląda w ogóle? Przecież to chore jest. O Boże, słodki, patrzcie. Słyszycie, jak się świnia drze? Jak się cieszy? My, starzy ketogenicy, już nie potrzebujemy takich rzeczy, ale ci młodzi, no to się nie dziwię, jeszcze faktycznie może ciągnąć do cukru, do tego syfu. Więc taka alternatywa będzie najlepsza. Dzięki wielkie, do następnego odcinka. Erytrytol, aromat waniliowy, nie mogę tego powiedzieć. Aromat waniliowy i erytrytol, śmietanka 30%. Thank you.